Strefa mocy jest miejscem, jak nazwa wskazuje, gdzie ma się przejawiać moc. Oczywiście nie nasza, tylko Boża. I to jest takie nasze pragnienie, żeby Bóg swoją moc objawiał wszędzie tam, gdzie my jesteśmy z tą strefą. Mamy siłę, mamy wiarę, Chrystus Królem, Chrystus Pan, mamy! Aleluja, jeszcze raz, uwaga! Mamy siłę, mamy wiarę, Chrystus Królem, Chrystus Pan, mamy! Według mnie warto przyjechać na strefę mocy, aby dać sobie szansę. Dać sobie szansę na doświadczenie czegoś dobrego, doświadczenie czegoś przemieniającego, poznanie Boga. Strefa mocy to jest możliwość, żeby stanąć jak w rytm i spotkać się z Jezusem. I ja dlatego tutaj jestem i warto tu być. No, my zauważyliśmy dobre rzeczy, zauważyliśmy tak naprawdę pasję, zauważyliśmy autentyczność. Spotkaliśmy się z ludźmi, dla których życie z Bogiem to nie jest jakaś coś na kartce, to jest coś, co jest prawdziwe, rzeczywiste. Dla mnie strefa mocy to jest droga i pokazanie Boga też w nowy sposób. Przede wszystkim miejsce Ewangelii jest na ulicy, to o czym mówi papież Franciszek, że Ewangelia nie jest nam dana po to, żebyśmy ją przechowywali jak w słoiku zamkniętym w kościele, bo to by było niezrozumienie tego, czym jest dobra nowina. Nie? Dobra nowina jest dobrą nowiną tylko wtedy, kiedy jest głoszona. Strefa mocy jest dla każdego, kto szuka Boga. Albo nawet mówi, że go nie szuka. Są i tacy. Ja nie mówię, że strefa mocy jest przepisem na życie, ale może być dla kogoś podpowiedzią, gdzie szukać przepisu na życie. A to, co najczęściej wybrzmiewa z tej strony, na pewno to jest: czytajcie Słowo Boże. A ono was doprowadzi do pełni prawdy. Amen.